Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Edek vs. Widzowie. Dzisiaj sobie zagramy jedynki. Autem przygotowanym przez Piaska. Tutaj macie drugi kolor. No i na co? Myślę, że widzimy się w meczu. No dobra, znalazło nam pierwszego przeciwnika, Jon Snow. No i standardowo zapraszam na naszego Discorda, bo naprawdę jest tam coraz więcej fajnych osób. O kurde, przewidział. I można coraz łatwiej znaleźć kogoś do gry, a ja już bez tego gadania... Dobra, pod content. Chociaż czekajcie, bo on poleciał z nami, więc wyszło bardzo dobrze. No, ale w każdym razie macie pewnie w komentarzu przypięty link do Discorda, to zapraszam. A teraz już zaczynamy z grubą serią. Generalnie od ostatniego odcinka... Po ostatnim odcinku trochę spadłem MMR-ów. I musiałem nadrabiać, dlatego trochę pogram jedynek i myślę, że już jest powoli coraz lepiej. No i też przypominam, że możecie, tak jak to zrobił Piasek, podsyłać swoje auta do odcinka, żeby jakieś tutaj urozmaicenie było. Dzisiaj, o kurde, ale wlew. To przez auto Piaska. Zdecydowanie. Tak było. No. Dobra, koniec gadania głupotów, skupmy się na kickoffie. To jest akurat nasz najmocniejszy. Dlatego przegrywamy. Zabraliśmy mu boosta, on w sumie nic nie zrobił. Zobaczmy, gdzie on jest. Nie wiem, wylewam się strasznie. Znowu zamiast strzelić bramkę, to tracimy. Generalnie wyłączyłem sobie MMR-y, bo... Nie wiem, jakoś lepiej mi chyba idzie, jak nie widzę, z kim gram. Bo tak to z góry zakładałem. Poziom przeciwnika... Czekajcie, naprawdę... Denerwuje mnie już ten mecz. Nie no, nie damy się pokonać na pewno, bo goście jest słaby akurat, to już czuję. Tylko musimy przestać tracić głupie bramki. Jest nasz, zobaczcie, pyk. Dobra, nie konkretnie teraz. Ale jest na stówę nasz. On za nami jedzie, zróbmy coś na szybko. Nie zdążyliśmy, bo jesteśmy wolni. Jon Snow. Co tam wykombinuje? No dobra, nie udało się z tego strzelić. Przyjmijmy szybko piłkę tak, żeby nie odskoczyła. Tutaj taki mały bounce dribbling. Zdziwiony jestem szczerze, że zraszował. Było to nieprzewidywalne, tak samo jak nasze pojechanie po demo. Też się pewnie zdziwił chłop ktoś. Dobra. Spróbujmy tutaj nie stracić bramki, nie dać się bumpnąć ani nic. On strasznie agresywnie podjeżdża, jestem nie do tego przyzwyczajony, ale to zaraz można łatwo skontrować. Wystarczy, że będziemy uderzali na raz. Będzie gitos. To jest ten ziomek, co zamiast fake challenge'ować, faktycznie challenge'uje. O kurde, takiego mocnego flika to nie chciałem. Okej. Muszę się... No, zaraz go wyczujemy do końca, to już będzie nasz przeciwnik, nie ma się co odnerwować. Dobra. Zagrajmy sobie tak na ściankę, niewygodnie, żeby miał. I wiecie co, jesteśmy bałwanami. Nie no, wygramy ten meczek na luziku, to akurat się nie martwcie. Ale tragedia, początek. Dobra. Jon Snow. Dostanie zaraz łomot. Bądźmy pierwsi do boosta. Strzelmy, proszę, wejdź. Dobra, weszło. No i już tylko 3 bramki straty. Naprawdę nie ma się co przejmować. Trzeba coś wykombinować przy tym kickoffie. Trochę na lewo. O, właśnie tak. I strzelamy kolejną brameczkę. Solidny kickoff to podstawa, co u mnie zwykle szwankuje, ale no. No cóż, trzeba poprawiać każdy aspekt gry. Zróbmy teraz wolnego. Nie będziemy pierwsi niestety do boosta. Tutaj niby nie powinienem zostawić piłki, ale w sumie to czasami można. Sfejkowaliśmy go potem. Powinienem uniknąć demo, ale no nie pykło. Nie wiem, powinienem w prawo odbijać, może by było lepiej. No, jakoś tak z nas za bardzo podganiał. No, powinienem zrobić unik po prostu. Liczyłem, że zdążę. Że głupota z mojej strony.
Dobra, walimy z Cypery, może nie obroni? Obronił? Teraz jak najszybciej. Tylko dlatego, że powiedziałem jak najszybciej, zrobiłem to jak najwolniej to w rzeczywistości. Dobra, wracamy. On spanikował i nam podał. I strzelamy na pustaczka. No, na jedynkach to takie, no, nawet cztery bramki różnicy to tak naprawdę nic. Zwłaszcza jak wam pójdzie seria z kickoffów. Ja tutaj bardzo lubię fake kickoffa robić. O, zobaczcie, nawet jak się połapie, to i tak można z tego strzelić łatwą bramkę, bo na milion sposobów można go zaskoczyć. Naprawdę, jak robię tego fake kickoffa, to wiadomo, na początku możecie nie mieć wprawy, co robić i spanikujecie na przykład, jakby coś takiego się stało, że przyjął piłkę, ale później to naprawdę komfort daje. Oki. Dlatego polecam się nauczyć. Wiadomo, żeby nie robić tego ciągle, ale z dwa razy na mecz jest idealnie. No i co? Nadrobione brameczki. Psycha siada u Jona Snowa, dlatego teraz można go zniszczyć. Też nigdy się nie możecie źle nastawić na jedynkach, jak stracicie jedną, dwie bramki, bo to nic nie znaczy. Okej. Tutaj przeskoczony przeciwnik. I wykańczamy pustaczka. Elegancko. Auto piaska jednak jest dobre. Polecam. O, piasek nie dał linka do Bucket Moda, więc w sumie to auto nie jest Bucket Moda, więc nawet na konsolach możecie je zrobić. Tam chyba na początku, jak nie zapomniałem, wstawiłem. I nie wiem, jak to przeleciało przeze mnie. Chyba wstawiłem screenshota tej wiadomości, to tam możecie wszystko przeczytać, co tutaj zostało. Chyba głównie kolory. No i na Discordzie też macie na pokaż brykę w starszych wiadomościach. Właśnie. Okej. Bądźmy jak najszybsi. O. Spróbujmy. Dobra, dobrze, ważne, że nas nie zdemował. Chciałem go zdemować, ale no nie pykło. I strzelamy brameczkę. Udało się. Tutaj w zasadzie było duże ryzyko, że nas bumpnie albo zdemuje, dlatego starałem się to zrobić jakoś jak najszybciej, no po prostu jak najszybciej. No już nie będę fejkował, bo dużo razy to robiliśmy. Jako, że jest końcówka, to YOLO. Dobra, strzelamy brameczkę. Generalnie, jak jesteście trochę mniej pewni swoich mechanik, to nie wjeżdżajcie na ściankę. Ja tam w miarę coś tam już w swoim życiu postrzelałem tych bramek, więc sobie ryzykuję. No i zobaczcie, bardzo dużo bramek w tym meczu. Mimo, że na początku przegrywaliśmy paroma, to w zasadzie na koniec takie solidne zwycięstwo, także myślę, że bardzo fajnie i można przejść do drugiego spotkania. No i drogi przeciwnik, Gronk. Brzmi groźnie, zobaczymy jak będzie grał. Od samego początku groźny challenge. On gra Fenekiem, dlatego już możemy wiedzieć, że będzie groźny, naprawdę. Mocny flick, jak najmocniejszy damy radę, mając 12 boosta. I teraz weźmy sobie piłkę do rogu. Tutaj postarajmy się, żeby nas na pewno nie zdemował, dlatego taki. Okej. A tutaj bądźmy tacy denerwujący. Nie musimy się wracać, bo mamy 3 tutaj minimum pady po drodze. Nie trzeba jechać po setkę. Tak, bo mówię wam, jak widzicie, że gościu nie zbiera padów, czy tam, że macie jakieś na drodze, to 3 wam naprawdę wystarczą do wszystkiego i nie musicie się wtedy wracać po setkę po boosta i możecie go denerwować, w sensie przeciwnika waszego. O, i strzelamy brameczkę, nie strzelamy. Za wolno to zrobiłem, nie wiem czemu się zawahałem. Dobra. Spróbujmy. Chciałem go zdemować. Powinienem tutaj szybko chyba zawrócić za piłką, ale nie miałem już boosta, to spanikowałem.
prawdę mówiąc. No dobra, tutaj jakaś walka bezgustowna. Jak najszybciej jedziemy. Okieneczko. Nie, jestem debilem. O! Nie wierzę, co ja zrobiłem. No nie, już nie chciałem używać jumpa, żeby tak ładnie strzelić sobie pod poprzeczkę. Generalnie na jedynkach nie liczy się to, żeby jakoś tam poniżyć przeciwnika, tylko po prostu jak najprostszy, jak najbardziej efektowny strzał będzie najlepszy. Ale głupie. I tracimy bramkę. No widzicie, chciałem tutaj z takiego tag live zrobić. Ja muszę podskoczyć, strzelę sobie pod poprzeczkę, no i wyszło jak zawsze. Takie pajacowanie. Takie mecze się lubią mścić, zobaczcie, tracimy drugą bramkę, bo mocno uderzył celnie. Generalnie nie powinienem być tak blisko w takiej sytuacji, jak widziałem, że ma rozpęd i piłkę w zasadzie ułożoną tak, że może łatwo uderzyć w światło bramki. No psycha sitting. Jeszcze teraz mi przycięło gierkę. No nie, no naprawdę? Najważniejsze. A my go mamy najwięcej akurat. Czekajcie, bo pajacuję na maksa. Dobra, 6-0 to nie jest jeszcze słaby wynik. Początek tego, jak zaczęliśmy przegrywać. No ale tutaj nic nam nie pomaga. 7-0. Ojej, teraz jak strzelę, to będzie Brazylia. Wiecie co, z forfeituję jeszcze jeden start, bo nie mogę tak zakończyć. No dobra, w tamtym meczu mentalnie zostaliśmy zniszczeni. Teraz gramy z kaczką. Jesteśmy w pełni zresetowani mentalnie. Nie można przynosić tego, co było w poprzednim meczu na kolejny. W sumie w żadnej gierce, ale w rokecie też nie. No jak w żadnej rokecie z gierką, to w rokecie tym bardziej. Tracimy pierwszą bramkę przez to, że nas zreszował. Zdaliśmy mu inicjatywę, ale no cóż. Czasami się zdarza i tak. Strzelam jak najszybciej, ale za słabo. Mam problemy z mocnym kopnięciem w takich sytuacjach, prawda? Więc. Dobra, tu podjeżdża. Widzimy znowu strasznie agresywny koleś. Będzie to trzeba wykorzystać ponownie. O! Dobra, nieważne. Skończył mi się boost. Chciałem to jeszcze zdążyć strzelić, ale chyba sobie mogę zdać sprawę, że nie dam rady i odpuścić. No nie, gierkę mi przycięło, jakie to jest denerwujące. Nie wiem, czy to u was było widać, ale nie, no na pewno, bo ostatnio patrzyłem na materiały i widać takie przycięcie. No to jest tak denerwujące. Nie wiem ze względu na co to mam. Czy mi się coś przegrzewa? Prawdopodobnie tak, ale no. Cóż, ja poradzę. Nie weszło. Dobra, w każdym razie pełny mental odnowiony. On jest tam. Dobra. Nie pytajcie, co zrobiłem. Porobiłem go taktycznie, tak zwane. Nie no, po prostu akurat wyszedł fake. Chciałem zrobić coś innego i mi kliknąłem, ale liczy się efekt. Można to popróbować kiedyś zrobić świadomie. Dobra. Nie dajmy się zdemować. Nie w specjalnym go nie wyprzedzałem za bardzo, żeby nie mógł w nas skręcić. I zdemować. Ok. No kurczę, nie zdążyliśmy. Tutaj nie zużywajmy boosta, nie mamy potrzeby ku temu. U! Pinchor. Nasze tutaj mocne strony wykorzystuje przeciwnik, chociaż oktanem nie potrafię pinchować, muszę się przyznać. Pinchy to mi wychodzą, ale akurat nie oktanem. Kurczę no. Nie, jestem jeszcze nie przywykłem, że ono naprawdę jak braindead rushuje. Ciągle liczę, że zrobi fake challenge'a.
No to zaraz wykorzystamy, tak jak w pierwszym meczu. Wystarczy faktycznie go karać. Dobra, tutaj myślałem, że był trochę ostrzejszy kąt, nie zmieści, ale... No, nie był ostrzejszy kąt, zdecydowanie. Nasz ulubiony kick-off i musi być z niego bramka. Chyba, że się damy zdemować, bo pojechałem jak Tuchet. Czekajcie, bo mi już mental siedzi powoli. Ale się zresetujemy i mu zaraz dokopiemy. Wystarczy bramka z tego kick-offa. Jak najmocniej nie wystarczyło, ale jeszcze mamy dużo czasu. Nie jedziemy po tego boosta, bo dzięki temu możemy zrobić, zepsuć wszystko. Taktyczne demo. Ok, zrespił się po tamtej stronie, to bierzemy na tą. I zaraz na strzał. No wiecie co? Objedziemy go na spokojnie. Nie zrespiło boosta. Nie pytajcie, co robię. Może wejdzie, nie wiem, wątpię. Chociaż leci? A, dobra, nie zdążę. W sensie nie zdążę wlecieć. Ok. Ale nie, pamiętajcie, taka strata, jak teraz mam, to jest nie strata w rakecie. Nie ma co rozpaczać. Obroniłem strzał, jestem mistrzem giereczki. Szkoda, że mój strzał. Ale zawsze jakiś obroniony był. Okej. Dobra, on popełnił błąd. Mamy brameczkę darmową. I minutę na nadrobienie trzech bramek. Przydałoby się go z kick-offa, prawdę mówiąc. Dlatego spróbujmy zrobić wolnego. Nasza specjalność. Dobra, nie ma co się bawić. Nie trafiłem, nie? No, pośledzenie wychodzi. Tutaj go zdemujmy. 47 sekund. Nie możemy marnować więcej czasu. On rushuje, a ja nie mogę tego ciągle przewidzieć. Dobra. Okej. Strzelamy bramkę. 26 sekund na dwie bramki. Dalej utrzymuję to, żeby się przydał z kick-offa goal. Nie pamiętam, jak on tutaj uderza. Chyba do zewnątrz, tak? Dobra, 22 sekundy na jedną bramkę, to już jest dobry wynik. Mamy ten kick-off. On tutaj ostatnio zagrał prosto w nas. Dobra, ufamy mu. Dobra, wolny kick-off to klucz do zwycięstwa, jak widzicie. 5-5. Tylko ze względu na to, że patrzyłem, jak on robi kick-offa i go blokowałem w ten sposób. Teraz sobie zróbmy normalnego, bo pewnie będzie przenikliwy. Chociaż widzicie, jak mi wyszedł ten normalny. Jest teraz gorzej niż tamte. Okej. Dobra, co tam? Nie zdążę i tak nic zdobić, dlatego jest dobrze. I mamy nasz ulubiony kick-off na zakończenie. No na tym kick-offie nie chciałbym przegrać. On challenge'uje zawsze, dlatego walnijmy jak najmocniej. I mamy cleara. Strzelamy bramkę. No, poza tym drugim meczem, generalnie nie grałem dzisiaj jakoś super, ale mamy dwa dobre comebacki. No, w drugim meczu sobie już darowałem, może też byśmy wrócili, ale no jest zawsze jakaś taka granica maksymalna, której nie warto. No, co i tam już. Nie chciałem wam marnować czasu, jakbym grał sam, to pewnie bym to grał do końca. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj zobaczyli. Taki mały mistrz comebacków poleciał tak naprawdę. No bo dwa razy cztery bramki traciłem, dwa razy udało mi się to obronić, wygrać z tego. Dlatego dzisiejszy odcinek może potraktujcie jako to, żeby się nie poddawać. To nie mówię tylko na jedynkach, tylko w zasadzie na żadnym trybie, bo często widzę na dwójkach czy tam na trójkach jedna bramka czy tam dwie bramki różnicy, to nie ma znaczenia. Ale często ludzie się poddają nawet 3 minuty do końca, co jest w ogóle bez sensu. Niczemu to dobremu to nie służy.
No dobra, już nie będę tutaj przedłużał, naprawdę. Dziękuję wszystkim za obejrzenie jeszcze raz. Elo, elo.